naprawdę. Ktoś by mógł powiedzieć, że nie muszę się z czegokolwiek tłumaczyć, ale czuję taką wewnętrzną potrzebę wyjaśnienia wam całej sytuacji. Choćby dlatego, że całkiem niedawno powiedziałem wam, że podjąłem ważną decyzję, że podejmuję się dużego dla mnie wyzwania. Wiecie, jakiego wyzwania. I tym razem nic z tego nie wyjdzie. Tym razem. Tak naprawdę decyzja o maratonie to żadna nowość w moim życiu, bo już chciałem go przebiec. W tamtym roku, żeby to było jeszcze przed 40, chyba wspominałem wam o tym, no, pandemia pokrzyżowała wszystkim plany, a szczególnie te związane z dużymi imprezami, i te plany przeniosły się na późniejszy termin. W tym roku pojawiła się taka szansa, te biegi się faktycznie, niektóre przynajmniej odbywają, odbywa się m.in. maraton na Helu. Dzisiaj, bo dzisiaj jest 12 września, jak to nagrywam, jestem tutaj w Jastarni, jak widać. Mewy. Do maratonu przygotowywałem się już od wielu miesięcy tak naprawdę. Już wcześniej miałem i długie wybiegania, takie sięgające 30 km. Nie stanowiło to dla mnie problemu, więc czułem, że no jestem w stanie to zrobić. Odpuszczenie sobie nie było wcale dla mnie łatwe, bo taki mam charakter i tak naprawdę traktuję to nawet nie jako porażkę, ale potknięcie. Tak przynajmniej to sobie ułożyłem już w głowie. Ale do tego jeszcze i dojdziemy. Tak naprawdę historia zaczęła się już kilka tygodni wcześniej. Właściwie po tym, jak nagrałem dla was odcinek, gdzie informuję was właśnie o tej decyzji, o tym, że zapisałem się tutaj na maraton i że to wyzwanie podejmę, że będzie cała relacja z tego maratonu, którą zobaczycie właśnie u mnie na vlogu. Już chyba dzień później poczułem się źle. To znaczy poczułem się przeziębiony, trochę na własne życzenie. Bo była pogoda taka mniej więcej jak teraz, nawet chyba bardziej wiało, a poszedłem się wykąpać w morzu, bo były bardzo fajne fale, ja to uwielbiam. Zmarzłem, potem jeszcze chwilę posiedziałem na plaży, tego dnia napiłem się jeszcze chyba zimnego piwa, z tego co pamiętam, czy zjadłem jakieś lody. W nocy było uchylone okno, a też nie było w nocy za ciepło. I następnego ranka, kiedy miałem biec 26 km, już czułem się tak średnio. No ale wiecie, ważny trening, czasu mało, więc jakby to wszystko trzeba jakoś tam upchnąć i nie chciałem z niego rezygnować. Tak sobie pomyślałem, że no albo będzie dobrze, albo będzie źle. Miałem nadzieję po prostu, że wypocę to przeziębienie, które dopiero raczkuje we mnie. Natomiast no efekt był inny. Jak wróciłem, czułem się jeszcze gorzej, coraz gorzej, zacząłem kaszleć, potem dostałem katar. No, krótko mówiąc, skutkowało to przerwą około tygodnia, kilka dni na pewno. Od razu mówię, że wróciłem na spokojnie. To było takie 5, 10, 15. Tak naprawdę drugi trening to nawet nie był 10, tylko chyba 8 czy 9 km. Jestem naprawdę w takiej formie, że to nie stanowi dla mnie dużego problemu. Ostatni taki długi trening przed maratonem, długie wybieganie, miałem oczywiście zaplanowane po tych 26, to miało być 30 km. Oczywiście przez to całe przeziębienie to wszystko się przeciągnęło. Na szczęście mogło się takie trochę przeciągnąć. I chyba dwa tygodnie później przebiegłem 30 km. To było pod koniec sierpnia. Z tym, że tam już pojawiła się przygoda. I tutaj możecie mnie oceniać, czy podjąłem dobrą decyzję, czy złą. Nieważne, no już po ptakach i po ptokach. Nieważne, no w każdym razie taką decyzję podjąłem. A mianowicie sytuacja była następująca. Biegnąc bardzo spokojnie, po 20 mniej więcej kilometrze zaczęła mnie boleć noga, a dokładnie okolice kolana. Ten ból narastał. Teoretycznie i oczywiście przy każdym innym treningu, takim niezwiązanym ze ścisłymi przygotowaniami w krótkim okresie do startu, po prostu bym odpuścił, no, już przy pierwszych sygnałach po prostu bym odpuścił i poszedł do domu. No natomiast tutaj stwierdziłem, że jest to bardzo ważny trening przed maratonem, bardzo chciałem przebiec ten maraton i biegłem dalej. Przebiegłem 10 km tak naprawdę z bolącym kolanem do tego 30. Wróciłem do domu kulejąc. Oczywiście kolejnego dnia już byłem u ortopedy. Byłem u ortopedy, u fizjoterapeuty. Uwierzcie, że robiłem wszystko, żeby wrócić do biegania, żeby jak najszybciej jeszcze parę treningów przed tym maratonem zrobić.
jestem w formie, czuję po prostu, że jestem w formie fizycznej, żeby przebiec ten maraton, żeby dać radę. Może na styk, ale jestem w formie przebiec 42 km. Mało tego, przebiegłem go już parę razy w głowie, te wszystkie odcinki. Poznam te rejony bardzo dobrze. I to było takie przygotowanie w moim wypadku, takie przygotowanie mentalne. No i cóż, no, walczyłem do końca. Fizjoterapia, zastrzyki, tejpy, to nic niestety nie dało. Po wizycie u lekarza, u ortopedy i u fizjoterapeuty okazało się, że jest problem z mięśniem stabilizującym kolano. Szczerze mówiąc, się na tym nie znam, więc nie będę tutaj udawał fachowca. Natomiast w jakiś sposób po prostu jest prawdopodobnie przemęczony i nie stabilizuje tego kolana w odpowiedni sposób. Zużyte kolana podobno mamy wszyscy, więc no, kolanko się odezwało i muszę to naprawić. No i tak podjęliśmy się walki o to kolano. To znaczy ja i wspaniali fachowcy, ortopeda dr Bartosz Chudzik i fizjoterapeuta współpracujący z nim Kamil Nowak, obydwaj oczywiście z Łodzi, świetni fachowcy prowadzący zawodowych sportowców i ze świetnym podejściem, to znaczy mając na względzie oczywiście moje zdrowie, czyli za wszelką cenę postawić mnie na nogi i no, pomóc mi spełnić to marzenie. Niestety się nie udało. Ostatni trening w środę, trening sprawdzian pod okiem właśnie tych fachowców. Dzisiaj mamy niedzielę, kilka dni temu. Spróbowałem przebiec jak najwięcej, to znaczy myślałem, żeby chociaż 10 km przebiec, przebiegłem 6 i zaczął się znowu pojawiać dyskomfort w okolicach prawego kolana, więc po prostu przerwałem, żeby sobie jeszcze nie pogorszyć sprawy. Także zastrzyki, tejpy, naprawdę bolesna fizjoterapia, to nic nie dało. Oczywiście będę to kontynuował, żeby postawić się na nogi, wrócić do biegania, bo na razie te parę dni już kompletnie nie biegam. I co? No chyba wiosna. Za te pół roku, pod koniec kwietnia jest maraton w Łodzi. Jeżeli ta noga dojdzie do siebie, to jestem pewien, że mi się to uda i oczywiście wszystko zobaczycie na kanale. Jest takie dość wyświechtane powiedzenie, że nie przegrywa ten, kto się przewraca, tylko ten, kto się nie podnosi. I to powiedzenie idealnie pasuje do tej sytuacji, bo zamierzam się podnieść i biec dalej. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Zobaczycie u mnie na kanale, więc nie przegapcie każdego kolejnego odcinka. Będę starał się Was na bieżąco informować o postępach. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!